Dokończymy sobie rzeczy, o których rozmawialiśmy na wczorajszych lekcjach, czyli będziemy mówili w dalszym ciągu na temat czasu present simple dzisiaj. Present simple, we will talk about present simple tense. Na początku pokażę Państwu slajd, którego zabrakło nam wczoraj, czyli te takie podstawowe adverbials of time, okoliczniki miejsca. A potem postaramy sobie rozbudować sposób wyrażania aprobaty czegoś, dezaprobaty, zgadzania się z danym punktem widzenia, nie zgadzania się z danym punktem widzenia. Jeśli nam czas pozwoli, to sobie wprowadzimy czas present continuous i spróbujemy porównać te dwa czasy. Okay? Dobrze, to poprosimy już planszę. Może ktoś ma prezentację przed rozpoczęciem zajęć, żeby piątkę dostać? Pani ma? O, świetnie. Would you like to give it to us? To poproszę. To niech pani już, czy jeszcze? Tak. Okay. Today I would like to say a few things about myself and my friend. I divided my presentation into two parts. First, I will focus on my details, including my name, origin, telephone number, email address, family situation, and then I'll move on to Patricia, who is my friend. If you have any questions, please ask them at the end of my presentation. My name is Aleksandra Polnaczyk. I'm from Poland. I'm Polish. I'm 20 years old. My telephone number is +48 777 666 555. My email address is olka@.pl. I'm studying and also working. I'm in relationships. I'm rather confident, I'm outgoing, I'm ambitious. I'm interested in fashion, music, and cooking. At work, I'm hardworking, and I'm working well without supervision. I think that is all about myself, and now I would like to move on to Patricia, who is my friend and also my sister. Patricia is 27 years old. She is living in Poland. She is married and she has got a beautiful son. His name is Jacob and he is 6 months old. Her email address is pati@wp.pl. She loves cooking and traveling. She is good at singing and history. I like to spend time with her and her family. For example, going for shopping or watching films. She is very ambitious and hardworking. Some people thinking that we are twins. She is the best friend in the world. Thank you for your attention. Okay. Did you understand your friend? Yes? Okay. I think the next time, try to prepare more presentations, but try to speak them by yourself without the notes. OK? Następnym razem próbujcie Państwo jakąś prezentację przygotować, ale taką, żeby mówić samodzielnie, z jakimiś bardzo malutkimi notatkami, nie czytając. I jeszcze fajnie by było na przykład, gdybyśmy zobaczyli, if we could see the picture of Patricia, for example, because we can see you, yes, but we don't know Patricia. So it would be nice to focus people's attention on what you are saying. What do you do about fashion? I like fashion, I like going for shopping and... You like going shopping, yes? Yes, observe mm-hmm. And fashion. Do you do anything about fashion? Do you design anything? No, you just like fashionable clothes? Mm-hmm. Yes? Okay, and what about cooking? Do you have any favorite meal? Pasta. Italian food, mm-hmm. Yes? Pasta with what? With tomato or... With tomato sauce? Tomato sauce or... Any herbs? No. Basil? Basilia? A little bit of basil. Yeah, okay. Do you like al pesto? Pesto. I try, but not. You don't like it? Okay. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby się zaprezentować i ewentualnie coś powiedzieć? Nie? Następnym razem? Tak? Możecie oczywiście, you can modify these presentations. They don't have to be about yourself and your friend. You can talk about various things, about your hobbies, about your interests, about your, I don't know, boyfriends, girlfriends. Yeah? Animals?
Maybe. I na pamięć teraz, następna prezentacja będzie, dobrze? Tak, żebyśmy samodzielnie mówili z pomocą troszkę notatek. Kilku notatek, ale takich nieczytanych, tylko załóżmy takie keywords, takie kluczowe wyrazy, dobrze? Fajnie, bardzo ładnie. Nazwisko potem pani mi poda. Szybko pani mówi. You speak fast. Right, okay, so let's move on to the slide now and I'll show you the slide which was missing last lesson, during the last lesson. And these are the adverbials of time. How often, jak często. I takie słówka, które się przydadzą właśnie do tego czasu, to jest always, prawda? Zawsze. Usually. Co to będzie znaczyło? Zwykle. Zazwyczaj, often albo often, dwie wymowy, często. Pan mówił, że pan nie mówi, tak? Sometimes, czasami, or from time to time, od czasu do czasu. Rarely, rzadko, rarely, to jest trudne do wymówienia, bo tak inaczej się pisze, rarely. The spelling is a bit different than the pronunciation, yes? Seldom. Seldom, również rzadko, czyli rarely and seldom, rzadko. Never, nigdy. Prawda? I one zazwyczaj, they usually are in the middle of the sentence, w środku zdania. Czyli po podmiocie. I always go out on Saturday night. I often go to cinemas. Okay. Let's see the next slide. Dobrze. Now, at work. What do you do at work? Co państwo robicie w pracy? Do you work? Some of you don't. Okay, some of you do. Yes? So what do you do at work? Regularly. Regularnie. Czytacie państwo dokumenty? Tak, piszecie jakieś maile? Odbieracie telefony? Przeglądacie jakieś dokumentacje, papiery? Rozmawiacie z klientami, gracie w różne solitaire i tak dalej, nie? Rozmawiacie z koleżankami i kolegami. Okej, okay, to są te wszystkie wyrazy, które chciałabym, żebyście zastosowali, dobrze? Do you work? Yes, okay. Can you tell us what you do at work? A few words. I'm eating. You eat, tak? Bo I'm eating teraz. Mm-hmm. I am eating, ja jestem jedząca. But I often eat at work, tak? You are a lazy girl. Leniwa dziewczyna. I'm a receptionist, so I have a lot of free time. Aha. What do you do, excuse me? I'm a receptionist. Receptionist, yes? Receptionist. Okay, so all right. Czyli pani przyjmuje gości, mm-hmm. tak? Jak powiedzieć, że przyjmujemy? Mm. Tak jak recepcja. I receive, receive przez V, I receive, tak jak otrzymuję, clients. Yes? I receive clients. I direct clients to various people. Do you connect telephone calls? I answer the telephone. You answer the telephone, czyli odpowiadam, tak jak answer the telephone, odpowiadam na telefony. I connect phone calls, łączę rozmowy, przez double N pisane, I connect phone calls. I taki jest fajny zwrot, I put people through, T-H-R-O-U-G-H, T-H-R-O-U-G-H-Y, pisze się, put through to my bosses, to the employees. Do pracowników, czyli łączę rozmowy telefoniczne, put through. Kiedyś były, ja tak sobie to zawsze wyobraziłam, takie były na poczcie, jeśli nie wiem, czy pamiętacie państwo, systemy do łączenia rozmów telefonicznych, że się wkładało takie bolce w coś, prawda? To tak, jakby się wkładało, you put through, przez coś. I put through to jest łączyć po prostu. Ale to będzie kiedyś tam potem. Okay, so let's see what words we have got here. I read the documents, prawda? Co to znaczy read? Czytam dokumenty. I speak to my boss. Rozmawiam z szefem, tak? I report to my boss.
składam raport, raportuję szefowi, składam jemu relacje, tak? You report to somebody, jeśli my składamy komuś raport. I jeśli państwo to samo robicie, to pamiętacie ten zwrot? Ja również? So do I, prawda? Okej, to teraz się zabawimy. Do you read documents at work? Sometimes, yes? Okay. Do you speak to your boss? Very often, yes. Do you report to your boss? Every Friday. What about you? Do you speak to your boss? Yes, I do. Okay. Do you report to your boss? No, I don't. Nie zdaję raportów szefowi, tak? Okay. A co jeszcze takiego samego? Czy pani czyta? Do you read documents? Yes, I do, tak? I pani teraz może powiedzieć, ja również, czyli jak to powiemy? So do I, prawda? Okej, okay. Zobaczmy następne jakieś słówka, które się pojawiają. What else do I do? Zobaczmy. I don't read documents. I jak byśmy na to zareagowali, że ja też nie czytam dokumentów? Neither do I, prawda? I don't read documents, neither do I. I don't go through, to jest to słówko takie jak to put through, połączyć kogoś z kimś, to I don't go through the documents, czyli nie przeglądam dokumentów, nie przechodzę przez dokumenty. I don't go through the documents with my boss. No bo nie wszyscy przeglądają dokumenty z szefem, prawda? I chciałabym, żebyście powiedzieli, ja też nie, w tym przypadku mamy zdanie przeczące. Neither do I. Pamiętamy, że neither albo so i operator danego czasu. I potem osoba. My superior to jest inne słowo na mój zwierzchnik, znaczy na bossa, na szefa. Zwierzchnik inaczej. Superior. My superior. So I don't go through the documents with my superior, you can say. I jeśli powiemy ja też nie, neither do I. Mm-hmm. What do you do at work? Can you tell us? Możecie panie dać mikrofon? Can you pass the microphone? Okay. What is your job? Do you work? Mm-hmm. I am a driver, yes? Okay, so what do you do at work? I drive a car. Yes, I drive a car. Czy rozmawia pan z jakimś szefem swoim? Yes, I do. Okay, czyli powiedzmy, ja rozmawiam z szefem, mówię do szefa. I talk with my boss. I talk with my boss. Pan powiedział też, I speak to my boss. Też. Okay. Do you answer telephones? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Aha. And you drive your boss around the country or around the town? Everywhere. Everywhere, yes. Do you go abroad with your boss? Yes, I do. In a car? Yes. What is the furthest place that you went to? How far do you go? What countries have you visited? Barcelona. In a car? Yes. Wow. How long did it take you? How many days of traveling? To Barcelona? 24 hours. No. 24 hours in a car? Yes. How fast did you go? What was the speed? Very fast. Very fast. 24 hours? Yes. Incredible. From Warsaw? Yes. No. Yes. How many kilometers is it? 2,400. It's incredible. You're a good driver. I think so. Aha, dobra reklama. Good advert for you. Okay, zobaczmy następny slajd. Co jeszcze możemy robić w pracy? Na przykład możemy mieć spotkania, jak powiemy? I have meetings, prawda? I go to meetings. Ja chodzę na spotkania. Negocjuje ktoś z państwa? I negotiate, no jak się trzeba wykłócić o coś, to też można negocjować, prawda? Dyplomatycznie. I negotiate. Podpisujemy jakieś zgody na coś? Podpis, jak jest podpis?
signature, prawda? Sign to jest podpisać. Zobaczmy przykłady naszych zdań. I speak to people. O, to nie te przykłady, ale dobrze, niech będą. I speak to people, I negotiate. Negotiate, czyli negocjuję. Negotiate, też można negotiate, tak sy albo szy. I sign agreements. Agreements, podpisuję umowy. Sign agreements. I to agreement to jest słówko, które pochodzi od znaczy związane z czasownikiem zgadzać się. Jak powiemy, ja zgadzam się? I agree, prawda? A jak powiemy, ja się nie zgadzam, jednym słowem też, czasownikiem, bezprzeczenia, takiego I don't, nie? I disagree, znamy? Disagree? No to zaraz zobaczycie. Czyli I speak to people, I negotiate, I sign agreements. No i jeśli my to też robimy, to mówimy so do I oczywiście, prawda? Do you negotiate, Mr. Driver? No. No, I don't. No, I don't. You just do things, tak? Pan po prostu robi różne rzeczy, bez negocjacji. Okay, let's move on. I zobaczmy nasze następne przykłady. Okay, jeśli nie chodzimy na spotkania, to mówimy I don't go i to meetings, yes? I don't go to meetings. Jeśli ja powiem I don't go to meetings, pan powie, że pan też nie chodzi na spotkania. Jak pan zareaguje? Do I. Neither do I. Neither do I. Ja też nie, prawda? I don't attend meetings. Attend to jest uczęszczać. I don't attend meetings. Nie uczęszczam na spotkania. I don't participate in meetings. To participate, tak jak partycypować po polsku. Participate, uczestniczyć. Nie uczestniczę w spotkaniach. In to jest wy, to, to jest do, na, ale najlepiej w kontekstach się tych prepositions uczyć, bo to różnie bywa w tłumaczeniach takich wyjętych z kontekstu. Czyli tak, I go to meetings, chodzę na spotkania. I don't go to meetings, nie chodzę na spotkania, prawda, regularnie. I don't attend meetings, nie uczęszczam na spotkania. I tam nie ma preposition. Czasami ludzie błąd robią, mówiąc tę frazę. Do I don't albo I attend meetings or I don't attend meetings. Bez żadnego małego słówka. Wydy i tak dalej. I don't participate in meetings. Nie uczestniczę w spotkaniach lub uczestniczę. I participate in meetings. Okay? Jeśli się zgadzamy z tym, powiemy ja też nie, ponieważ jest to zdanie przeczące, mówimy neither do I. Okay. Co ja mogę robić in the afternoon, wieczorem, po południu? Can you tell us? Please. I go out with my friends. You go out often. With your friends. What else do you do in the afternoons? Go with my dog. Okay, go for a walk mm-hmm. with my dog. Yes. Yes. Watch TV. Watch TV. Mm-hmm. Mm-hmm. Play on computer. Okay. Play computer games. Make dinner. Okay, make dinner, cook dinner. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. What is your favorite food? Do you have a favorite dish? No, I don't have time to cook, but I like... Jak powiemy na przykład, jeśli ja lubię makarony różnego rodzaju? Jak się nazywają pasta. Makarony? Pasta, prawda? Ryż? Rice. Rice. Mięso? Meat. Meat. A teraz jak powiemy, że lubię drób? Znamy chicken, tak? Kurczak. Co jeszcze znamy? Out of poultry. Poultry. Tak? Poultry to jest drób. So, do you eat poultry? Yes. You do, yes? Yes, I do like you eat beef? Co to jest beef? Wołowina, beef. Sometimes. Ta? Sometimes. Do you eat pork? Pork? Wieprzowina, pork. Do you eat pork? When my mom cooks. When my mom cooks, yes. Yes. What about fish? Do you like fish? Yes. Aha. Sometimes. Sometimes you do.
Yes? Mm-hmm. Okay. Tutaj mamy in the afternoon, co ta pani będzie robiła, pewnie chodziła na zakupy. I do the shopping on the way from work. I do the shopping, robię zakupy w drodze z pracy, on the way, po drodze z pracy, on the way from work, z pracy. Powiemy ja też, so do I. Mm-hmm. Ta pani natomiast co może robić w domu? Yes, she cleans the house, probably, yes. Albo I, powiedzmy, że to I, bo jeszcze o trzeciej osobie nie mówimy. Zobaczmy przykład. I clean the house, czyli sprzątam mieszkanie. I clean the house. I wipe off the dust. Dust, kurz. Wipe off, ścieram kurze. I wipe off, ścierać coś. Wipe off the dust. I hoover. Odkurzam, odkurzaczem. I hoover. I wash or I mop the floors. Floors, podłogi. I wash, myję albo myję mopem. I mop the floors. I water the plants. Podlewam kwiatki. I water the plants. Plants to są roślinki. Water, woda, albo podlewać. I water the plants. So do I. You too? Yes. You like plants? Yes. How many plants do you have in your house? How many? Lots. Yes. Lots. Aha. What do you do in the afternoon? Do you do any of these things? Yes, I do. Mm-hmm. So this. What do you do, for example? In the afternoon. Popołudniami, co pan robi? Jakiś któreś z tych rzeczy na przykład? No. Nie jest pan dobrym mężczyzną, który w piątki, tak? Dobrze, czyli sprzątam dom w piątki, jak powiemy. I clean the house. When? Every Friday, tak? I jak pan sprząta? How do you clean your house? What do you do? Czy pan odkurza dywany? Yes. So jak to powiedzieć? I hoover the carpets. I hoover the carpets, tak? Podlewam kwiatki. I water the plants. Mm-hmm. Wynoszę śmieci. Nie było tutaj tego. Jak jest wynieść, wystawić coś? Jakie są śmieci w ogóle? Rubbish, tak? Czyli wynoszę, zabieram na zewnątrz. I take out. Take out rubbish. Aha. I wash mop the floors. I wash albo I mop the floors. What a good man you are. Are you married? Yes, I'm married. Very lucky wife to have a husband who does the homework, the housework, tak? Chciałam powiedzieć homework. Homework to jest praca domowa, taka pisana na przykład. Housework to są prace domowe. Czyszczenie i tak dalej. Okej, okay. Zobaczmy dalej. Ta pani, I don't clean the house, yes? What does she do? Ja na przykład, wstawmy się w rolę w tej osoby, ja robię dużo ćwiczeń. I exercise a lot. Exercise, ćwiczenie, prawda? I exercise a lot. I jeśli zgadzamy się z tą panią i mówimy, ja też nie robię takiej pracy, ja nie sprzątam domu, to jak powiemy? Neither do I. I don't clean the house, neither do I. Okay? I don't wipe off the dust. Nie ścieram kurzy. Nie zmywam podłogi, powiedzmy. I don't mop the floors, tak? A nie zmywam po prostu, tak jak myć. I don't wash the floors, tak? Nie prasuję. I don't iron. Dużo ćwiczę. I exercise a lot. Dużo wychodzę z domu. I go out a lot. Spotykam się często ze znajomymi. I meet my friends a lot. Dużo, często. I meet my friends a lot. Okay? I wychodzę często do pubu na przykład.
Albo do, nie, fitness center, powiedzmy, wychodzę, skoro mamy te ćwiczenia. Jak powiemy? I go to a fitness center. I often go to a fitness center. Tak? Często idę. I often go out to a fitness center. Dobrze, zobaczmy, co my tam mamy. I don't hoover, nie odkurzam dywanów odkurzaczem, nie odczyszczam. I don't wash the floors, or I don't mop the floors. A jej moja koleżanka mówi, neither do I. Ja też nie. Okay? Dobrze, jeśli jesteśmy tą panią, to ta pani zapewne gotuje różnego rodzaju rzeczy, prawda? To powiedzmy, ja gotuję, przygotowuję posiłki dla rodziny, robię kanapki, robię obiad. I cook meals, okay? I cook meals, przygotowuję obiad dla rodziny. I prepare dinner for my family. I prepare dinner for my family. I cook meals for my family. Gotuję posiłki dla rodziny. I cook meals for my family. I make sandwiches for my children. Sandwiches, pamiętamy? Kanapki. Jedna kanapka. Sandwich. Dodajemy S, mamy liczbę mnogą. Sandwiches. Children to jest nieregularna liczba mnoga od jednego child, one child, many children. Okay. I druga osoba mówi ja też, czyli so do I. Dobrze. Ci, którzy mają dzieci, odbierają dzieci ze szkoły. Jak powiemy? Kolekcjonujemy dzieci po angielsku w cudzysłowie, albo we pick them up. We can say we collect children from school, collect. Odbieramy, zbieramy, zabieramy dzieci ze szkoły. Zobaczcie Państwo te zdania. O, I bring children home. Przynoszę dzieci do domu ze szkoły. Bring, przynieść, przyprowadzać. I bring children home from school. Albo I collect, zbieram, odbieram. Można odbierać dokumenty. You can collect documents. You can collect stamps, znaczki możemy kolekcjonować, ale też możemy zabierać dzieci skądś, collect children from somewhere lub kogokolwiek, collect my friend from somewhere. Czyli to będzie znaczyło zbierać, odbierać, przynosić coś. Natomiast bring, podstawowe znaczenie to jest przynieść, ale jeśli chodzi o ludzi, to można przyprowadzić. Bring your friend over, przyprowadź przyjaciela. And in the evening, co robimy? Have a shower, have a bath, albo bathe. Czasownik, zobaczmy, jaki tutaj macie Państwo przykład. I take a bath. Biorę kąpiel. Jeśli byśmy chcieli powiedzieć kąpię się, to będzie e na końcu tego wyrazu bath, bo bath to jest kąpiel albo wanna. Jeśli ja powiem I bathe, to musimy e na końcu tego wyrazu postawić i to będzie wtedy czasownik. Albo I take a shower. Shower, prysznic, biorę prysznic. Take, brać. So do I, prawda? Ja też. I co robię wieczorem jeszcze, żeby być czystym? I brush my teeth, tak? I, zobaczmy, następny. I brush my teeth i idę spać. I go to sleep or I go to bed. Ta pani mówi, I don't go to bed before midnight, tak? Czyli nie idę spać przed północą. Ja też nie. Jak powiemy? Nie chodzę spać przed północą. Neither do I, prawda? Neither do I. What time do you go to bed? 4 o'clock in the morning? What time? Sometimes, yes. Sometimes at 10 p.m., czasami o 10? Never. Nigdy? Powiedzmy tak, ja nigdy nie chodzę spać o 10 wieczorem. Ja nigdy chodzę spać, bo musi być jedno przeczenie tylko. Jeszcze raz? I never go sleep. Go to sleep. Go to sleep at 10 o'clock. Wieczorem.
after midnight. In the evening. In the evening or at night. W at nocy. Night. At 10 yes. at night. At 10 p.m. Tak? Wieczorem, czyli p.m. po południu. So what time do you go to bed? Usually? Usually. At midnight? At midnight, yes. At midnight. Mm-hmm. So how many hours do you sleep? 8-7 Aha, so what time do you get up? 9 a.m. Yes. Całym zdaniem, ja wstaję o 9 rano. I wake up at 9 a.m. Aha, wake up, czyli budzę się. Wstaję, yes. get up, całym zdaniem. I get up Aha. at 9 a.m. Aha, and what next? What do you do next? Ma pani śniadanie? Je pani śniadanie? Yes. Okay, so how do you say it? Mam śniadanie? I have breakfast. Okay, so what do you have for breakfast? One or two sandwich. Sandwiches? Sandwiches. Aha. Yes. Do you have any tea or coffee? Yes, tea. Any juice? I like tea. What tea do you drink? What type of tea do you drink? With lemon, with milk? No. Just any lemon. No lemon? Sugar. And only sugar. Only sugar. Yes. Black sugar. Tea with sugar. Yes. Yes. Okay. And after breakfast, what do you do? I go out with my dog. You go out? Yes. Go with, out with my dogs. With yes. your dogs. How many yes. dogs do you Two. Have? Two dogs, one cat, fish, and tortoise. Tortoise. Yes. A tortoise. Yes. Okay. So how Little many zoo. Kilometers do you do every day? Walking. How many kilometers do you do every day walking? I make maybe 2 kilometers. Yes. Mm-hmm. Do you run as well? Do you run with your dogs? No. No, just walk. With my small dog, I can't run. I can't run. Yes. Mm-hmm. Okay. So what are their names? Balbina i Pełka. Ah, jak ładnie, how sweet. Okay, so if you say, I don't go to bed before midnight, i pani powie, ja też nie, to jak pani powie? Neither do I. Dobrze, bo też może być wymowa neither do I, okay? Neither albo neither do I. Tak czasami ludzie też mówią. Okay, Balbina i Pchełka. Let's see the next one. I takie ćwiczonko dla państwa. Pani ma ten mikrofon, so if you don't mind starting. Zobaczmy pierwsze zdanko. Dobrze. Zobaczmy, co tutaj może być. To do something for a living, to znaczy, co to może znaczyć? Do something for a living. Jak zarabiamy na życie? Co my robimy, żeby żyć? Czyli pytamy o zawód niejako, dobrze? So what will be the question? What do you do for a living? Very good. What do you do for a living? And let's see the next example. Co ta pani powie? I am an accountant. Accountant. Pamiętacie państwo, to yes. słówko już było. Accountant, księgowa. Account to jest konto. I am an accountant. I zobaczmy dalej. Where do you come from? Where do you come from, czyli? Skąd pochodzisz? Skąd pochodzisz? I come from Poland. I come from Poland, okay. I zobaczmy dalej. Do you have a family? Do you have a family? Czy masz rodzinę? Do you have a wife? Okay, I czy masz have... żonę? Do you have a wife? Do you have a children? Do you have children? Bez e, bo e tylko yes. w liczbie pojedynczej. I odpowiedzi na te pytania, jeśli mamy, to są yes, yes I do. Do i lub nie mamy, no, no I don't, prawda? Okej. Okay. Powtórzmy szybciutko. Do you have any friends? Co to znaczy? Masz jakiś przyjaciół. Czy masz jakiś przyjaciół? Okej. Okay. Pamiętacie państwo any w pytaniu? Do you have any animals? Do you have any animals? So how many animals do you have? Two dogs, one cat, fish and... Tortoise. Aha, two dogs, one cat, one fish. No, 20. Oh, all right.
So you've got many animals, yes? Yes. Okay. How do they get on, the cat and the dogs? How do they get on? Get on, czyli jak one współżyją niejako, jak one żyją razem. Are they okay, the cats, the cat and dogs? They don't like each other. Aha, they don't like each other. Tak, but now they like play. Okay, so first they didn't like each other, but now they are okay, with each other. Right, okay. Czyli jakieś pieniążki mamy? Do you have any money? Okay, i zobaczmy dalej. Pytanie, yes, odpowiedzieć. I do. Odpowiedź, tak, and no, I don't. No, I don't. Mm-hmm. Dobrze, i to, to była pierwsza osoba, druga osoba i wszystkie osoby liczbie mnogiej. Tak będą się zachowywały, tylko trzeba będzie podmioty zmieniać, prawda? Natomiast trzecia osoba liczby pojedynczej, czasownik w tym czasie będzie miał S na końcu, czyli w czasowniku. Poprosimy jeszcze raz tamtą planszę i zobaczmy. Tak? Tamtą planszę? Z tym he comes ze strukturą? Nie. Tak. Mm-hmm. He comes from Poland, czyli on pochodzi. Do czasownika dodajemy S. Teraz, jeśli zadajemy pytanie, w tamtych pytaniach było do you come from Poland? Tutaj to S przechodzi na operator. Does he come from Poland? Lub jeśli chcemy zapytać, skąd on pochodzi, where does he come from? Does tylko będzie w jednym elemencie S. W pytaniach i w przeczeniach ono będzie przy operatorze, a czasownik będzie w formie podstawowej. W zdaniach oznajmujących S będzie przy czasowniku. I przeczenie mamy he doesn't come from Poland. On nie pochodzi z Polski. Czyli tam, gdzie było do, tutaj mamy does. Tam, gdzie był czasownik w formie podstawowej, tutaj będzie w zdaniu oznajmującym czasownik z końcówką S. Zobaczmy dalsze przykłady, bo są podobne. She lives in Warsaw, czyli ona mieszka w Warszawie. Pytanie, does she live in Warsaw? Czy ona mieszka w Warszawie? Does she live in Warsaw? Where does she live? Gdzie ona mieszka? And she doesn't live in Warsaw. Ona nie mieszka w Warszawie. She works for this company. Tam było work. Tutaj mamy, ponieważ jest trzecia osoba liczby pojedynczej, he, she, it, S na końcu. She works for this company. Does she work for this company? Czy ona pracuje dla tej firmy? What company does she work for? Dla jakiej firmy ona pracuje? She doesn't work for this company. Ona nie pracuje dla tej firmy. She has children. To najlepiej sobie właśnie zapamiętać na podstawie tego czasownika have, bo on się odmienia naturalnie, jak gdyby. She has children. Does she have children? How many children does she have? Forma podstawowa. She doesn't have any children. I przykłady zdań. Zobacz. He likes traveling. Tak? Jeśli on lubi podróżować, to jak powiemy, ona też? So. So does. Musi być does, bo she. Ona też. So does she. He likes traveling. So does she. Bo operator do, prawda? Wtedy mieliśmy. So do I. Tutaj już jest trzecia osoba liczby pojedynczej, w związku z tym będzie does. So does she. Zobaczmy następny przykład. A teraz powiedzmy, że on nie lubi podróżować. Jak państwo powiecie? He doesn't like traveling. I powiedzmy, ona też nie, bo ona jest taka upset cała. Ona też nie. Oh, he doesn't like traveling. Zgadzamy się zdaniem. Neither does she. Neither does she. Prawda? Ona też nie. Neither does she. OK. I przykład. They go to work by tram. They go to work by tram. Ona też, powiedzmy. So does she. Tak? Bo myślimy o tym,
o kim mówimy? So does she. She tutaj jest, prawda? So does she. Następne zdanko i przykład. They don't go to work by car. They don't go to work by car. Neither does she. Neither does she. Very good. Neither does she. I przykład. Kate exercises a lot. Kasia dużo ćwiczy i Marysia też. So does she. So does she or so does Mary. Yes, so does Susan. So does Susan. Ona też. OK. Przykładzik. Kate doesn't do much. I jeszcze housework. Ona nie robi zbyt dużo porządków, prac domowych. She doesn't do much housework. I neither does Susan, tak? Bo gdzie one są cały dzień? In a fitness center, yes. They go out together to do a lot of exercises. They play together. Let's move on. They often go out. Oni często wychodzą. Ona też. So does she. So does she, prawda? I następny. They don't stay at home. Oni nie przebywają w domu. Neither does she. Ona też nie, prawda? Neither does she. No i kilka takich słów wyjaśnienia. So do I, tam jest na górze. W cudzysłowie, bo to może być so do we, so do you i tak dalej. Ja też. Mamy zdanie I live in London. Mieszkam w Londynie. Ja też. So do I. Zdanie I live in London jest wypowiedziane w czasie present simple. Operatorem tego czasu jest do, a does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli dla takich osób jak he, she, it i ich odpowiedników. Prawda? To i dalej poprosimy. Jeśli chcemy powiedzieć ja też, użyjemy tych wyrażeń takich jak so, ja też, czyli ja, so I, so do I powiem, natomiast chodzi to do, jak to jest operator, w który w tym przypadku będzie słówko do, prawda? No bo to, jeśli mówimy, możemy się zgadzać na temat różnych czasów gramatycznych. So did I, so have I. Natomiast ponieważ tu mówimy o czasie present simple, w związku z tym w tym przypadku operatorem będzie do lub does, jeśli chcemy powiedzieć ona też na przykład, albo on też, albo ta rzecz również. Użyjemy wtedy frazy so does she, jeśli chcę powiedzieć ona też, ponieważ mówimy o trzeciej osobie liczby pojedynczej, a operatorem dla tej osoby jest does. Podobnie w przypadku on też, so does he.